Halo, o teraz, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Felsbrun, odcinek 69, w dzisiejszym odcinku kupujemy diamenta i jedziemy o rachunkę. Tak więc zapraszam do oglądania. Czas na 15, bo tam pod tą górą, jak będziemy orkę robić, to żeby ten, żeby jakieś kolory tam były, nie? Czy kolory, żeby tego perfidnego cienia tam nie było. Dlatego wyjeżdżam o 7.52. Po diamanta tutaj pierw. Nie wiem, czy pamiętacie, ale z Osiny odcinek z diamantem, który kupiłem, czyli w 70. To... czekaj. Ja bym chciał go naprawić. Nie zyskałem na to. 13 tysięcy za pług. O! Elegancko, 100 tysięcy prawie na koncie. No i dobra, i co chciałem? Pługi. PHX-a kupić? Nie wiem, to... Kup. I 40 tysięcy spłacamy do banku. Jakby było tylko 360 tysięcy kredytu. No bo jednak odseteczki są. A ja wolę nie mieć tych odsetek. A przecież mam panele słoneczne 2. Chyba 2. 2 czy 3, bo już nie pamiętam. Muszę się przejść tu na górę zawsze szybko. Dawno tu nie byłem i nie pamiętam, ile mam paneli. A 3 panele jednak mam. Okej. Okay. No i dobra. Tyle kasy z nich strzepię. Że na brak kasy to tutaj nie mogę narzekać na tej serii. No i dobra, jedziemy orkę robić. Tylko nie tak jak... nie tak jak ten. Nie tak jak było koszone i ten. Jak to powiedzieć? Nie będę wykonywał orki tak jak było koszone i prasowane z słoma. Siano. Co ja z tą słomą, kurde? No bo ta tekstura tak wygląda tego siana jak słomo. Może przez to. Tu w poprzednim odcinku siane było. Poprawy. Oczywiście musiałem sobie ten dzień przeskoczyć. Przeskoczyłem sobie jeden dzień i mamy dzisiaj 6 dzień późno lato, bo wtedy mieliśmy 4 i 5 na tamtym odcinku, jak pamiętacie. O kurde, co ty żebym zrobił? Tam 5 metrów nie wypisało. Odsunięcie zrobimy sobie 0,9. I zobaczymy, czy to będzie dobrze kryło. Czy nie lepiej na 4,5 sobie ustawić. Zobaczę, czy to nie jest za szeroko przypadkiem. On pierw to krótsze sobie założy. Czyli nawigacja tak będzie się przestawić. Powiem wam, że nawet Festa urosła to tam. W dzisiejszym odcinku siewów nie będzie. No bo w poprzednim odcinku był siew. A w kolejnym sobie zrobimy 70 chyba siew wiosenny sobie soli. Na 2 zestawy. O, myślę, że to też coś ciekawego będzie, jak na 2 siewniki będę siał. Bo mam plan kupić, a to będzie po zimie, no to na pewno będzie mnie stać. No i teraz będzie decydujący przejazd, czy mi GPS będzie łapał, czy nie mam po prostu za szeroko. Bo w sklepie ile pisze metrów? Może mam jeszcze wpisane.
5 metrów nie wypisze, że ten diament ma. Nie, dobra, dobrze jest. Tak więc orka raz, dwa będzie szła tym zestawem. 5 metrów. Ten mój do tworzenia subsoilerca ma... ma 6 metrów, ale to tylko do tworzenia pól jest. A tym to będzie głównie orka wykonywana po kukurydzy. No właśnie, trzeba kukurydzę wysiać na zwierząt, chociaż teraz mam 300 ton prawie. Chyba 300 ton tam było, pamiętam dobrze. Tak więc na razie ja tam kukurydzy nie potrzebuję. Bo mam po prostu dwie krówki. Może kiedyś będzie te 2000, dlatego orzę łąkę, no bo mam 100... Nie wiem, było 7 kostnych chyba? 140 ton trawy, w siana. To zanim oni to zjedzą, to to trochę czasu minie. Jeszcze trawy mam dużo, także to tam łąki nie potrzebuję tutaj. Na osieniu, przyznaję się, nie dbałem o te krowy. Po prostu zapominałem, żeby iść dawać żarcie czasami i mi zjechały. Największą liczbę chyba miałem 26. Na osieniu miałem chyba 26 największą liczbę. Jak grałem i przewijałem, to zapominałem o tych krowach w ogóle. A tutaj nie będę zapominał, bo tutaj będę grał codziennie. Albo jak nie codziennie, to prawie codziennie. Tak więc ten głupi pusty łeb mi to na pewno wejdzie, żeby krowy mu dać żyć. Już teraz mają kostkę sian z trawy położoną, no to tam jest 20 ton, to tam bez problemu, nie? To tam nie ma problemu. Fajnie idzie orka tym zestawem, powiem wam. Nośnie też fajnie się orkę robiło. Nośnie był inny klimat tej orki. Ja tego modu nie miałem. Te takie te kolory ponure miałem. A teraz tak fajnie kolorowe jest, to fajnie się tym zestawem może. Chociaż orka na 3 to była fajna z artystą. I Michaelem jako realiśmy. To ten odcinek też ma chyba zestawy się z orki. Bo tam było artysta dostał lufę. Taki był tytuł. Czy artysta dostał lufę? Coś takiego. W sensie, czy artysta dostał jedną. Taki był tytuł. Tam 100 wyświetleń chyba to miało. Taka orka. A film z kupowania diamanta? W ogóle 380 wyświetleń ma. Z osiny, także fajnie, fajnie. 14.10 jest prawie, czyli mam 10 minut odcinka, 9. A było 14 równo zaczynałem. Może tam parę sekund po 14. Tego wam dokładnie nie powiem ile było, bo nie wiem. Bo nie patrzyłem na zegarek. Tylko wiem, że jak klikałem rec, w sensie jak klikałem nagrywanie na OBS-ie, to było 14.00 pokazywało komputerze. Komputerze, no dobra, na laptopie, żeby nie było. I zaraz się ktoś nie przyspinął. A, to mogłem to jeszcze tutaj podorać do tych drzewek. No dobra, nie będę tego oro. Niech tak jest, tak jest. Bo tak jest dobrze. Będę pole zrobione. Mogłem tutaj tak wyciągnąć, ale nie wiem po co. Trawę i tak widać, że wysoko kosiłem. Nawet bardzo wysoko kosiłem tę trawę. Ale po co męczyć sprzęt tak wysoko? Jeździć. No teraz już będzie zaraz gorzej z tymi polami praktycznie. No trzeba będzie pola robić. W sensie terenem się bawić. Chyba, że będę szedł w 12, 13, 14, to tam praktycznie koło drogi, tylko leciutko podrównać. To będzie praktycznie wszystko. Ale nie no, miałem iść w 7, pamiętam. Pamiętam, że chciałem 7 kupić.
Właśnie. Siódemkę na wiosnę kupię. I tam na takim dużym polu zasieję soję. A! To jest myśl. I to jest kurde myśl. I to mi się podoba. Kasper zaczyna myśleć. Siódemkę kupię. To tam jest 300 chyba tysięcy. Dobra, 500, nieważne. No to teraz dwa, bo ja mam ponad prawie 300 ton w silosach. A ja muszę poszukać sobie jakiś silos. W sensie mam w łonach, ale nie wiem, czy mam go zaznaczonego. A mam, dobra. O, ty chcę. Też silosy chcę zasadzić. Kupić. 500 ton oni mają w sobie. Mają 500 ton. I elegancko, nie? Szczerzadkowy silos, jak się postawi obok nich. No to będzie fajnie. Tylko nie myślałem jeszcze, gdzie te silosy będą stać. No i kolejną piątkę mogę spłacić kredyty. Mam 2 dolary na koncie. Będzie fajnie. Ale za 24 minuty nie będę miał. Będę miał 2000 coś. Czternasta, dwanaście, także fajnie, Paweł. Dzisiaj sobie jeszcze tego Fezruna przygotuję pod kolejny odcinek, bo mam chęć. Dzisiaj już go raczej nie nagrał. Bo Michael o 15 miał wrócić i nie wiem, czy na The Foresta nie pójdziemy o 15. Tak więc no. A ja będę musiał jeszcze sobie... A nie, Włośnicę mam zrobioną, przecież robiłem Włośnicę dopiero co. Włośnicę mam zrobioną, także to bez problemu, no. No i ogarnę sobie tego save'a, po prostu czas sobie przewinę. Bo tym przewijanie czasu to też jak to szybko nie można kręcić. Właśnie nie wiem. Chyba zrobię sobie... Właśnie nie wiem, kurczę. Te silosy dalej tam będą stały w tym miejscu, gdzie stoją. Czy sprzedać te silosy stamtąd, wstawić gdzie indziej. No, pewnie planuję przebudowywać chyba. Bo nie mam po co. Po pierwsze, nie chcę się, a po drugie, nie umiem budować. A po trzecie, tak naprawdę zaraz będzie farming 22. Tak naprawdę, jak liczyłem, oprócz tego odcinka zostało mi chyba 23 dni. A to będzie w niedzielę, czy to będzie 7? 14 dni. Czyli 2 tygodnie równe. Czyli 5 odcinków. Zdążę wrzucić. No dobra, niecałe 5 odcinków. W sensie z tym odcinkiem, co oglądacie, to 5 odcinków będzie do Farminga 22. I potem przechodzimy na 22, ale oczywiście Fezbrun i Włośnice zostają. Tego przez te 2 tygodnie chcę sobie troszeczkę tego Farminga pograć jeszcze 19. No muszę kiedyś na tą Włośnicę pójść. Znaczy byłem wczoraj, ale tak dłużej, nie? Nie, że tam 50 minut i koniec timelapsa, w sensie nagrywania. Tylko tak sobie pograć z 2-3 godzinki, żeby tam było coś zrobione, nie? Żeby tam można było zrobić ten siew i żniwa. Bo teraz mi tam trochę pól doszło, to tam już nie jest tak hop-siup, że cyk. Włośnice ładnie tam się trzymają, tam prawie każdy odcinek 20 wyświetleń ma, tak więc fajnie. Ostatni odcinek Fezbruna
numer 68, trochę tak był na spontanie wrzucony i widzę, że tam nie siadł, bo tam było chyba tylko 6 wieców, nie wiem czemu, ale może ten, bo nie jest ładna miniaturka, to może ten będzie miał więcej. Fajny zestaw, no to wtedy jak kupiłem diamanta, to miałem dużo się. No a ja widzę, że jak ja tutaj tak prosto się sobie wierzę, no wtedy to leci tylko mi wtedy. No dobra. No. W sumie to inaczej się chyba nie da z tym. To chyba tylko tak można tutaj nakręcać. Albo robić po prostu takie coś, o. I tak zacząć wjeżdżać. I tu dopiero puszczać pług i wtedy jest równiutko, no. I teraz jest równo. To mi się podoba. No i tak ma być. Elegancko idzie ta orka. Fajnie. Mamy 17 minut odcinka. Tak więc zrobimy sobie jeszcze 5 minut. Było to 20 parę minut. I skończymy ten odcinek. A tą końcówkę to sobie w sumie trochę na tej górce trochę zeszło, jakby nie było. Gdyby nie ta górka, to już bym miał więcej zaorane. Tam było więcej kręcenia niż orki. Dlatego tak to też wyszło. Dobra, sobie później poprawię tego, bo jak ja będę teraz ciągle to poprawiał, to ja wtedy nic tutaj nie założę. Cztery dziewięć sobie muszę ustawić. O, jak sobie ustawię 4-9, o, to kółkiem w rudzie będę jechał. O, i to mi się podoba. I to mi się podoba, że kółkiem w rudzie będę jechał. Będę lekką nakładkę robił. 10 cm nakładkę będę robił, ale wolę nakładkę sobie zrobić. Niż po prostu Żyda walić, tak? Cały czas. No i ja wolę sobie jechać w rudzie. I tak. Tak dosyć dużo zabiera to. Mi się podoba. Elegancko. O, i teraz jest... Dobra, po prostu ten GPS tak. Kurde no! Gówno! A może ja powinienem sobie to przesunięcie narzędzia na 0,8 dać? Wtedy będzie być lekko bliżej. Czyli nie będzie 90 cm odchyłu, tylko 80. Nie? No i tak jedziemy. Teraz już coraz większa górka, będzie większy skos. Też pewnie będzie mi dziwię, że ja troszeczkę odchodził. Tak mi się wydaje. Też nie powinno być tragedii. Nie powinno być tragedii. I cyk. No i ładnie idzie ta oreczka. Mamy 20 minut odcinka. Więc nie wiem, ile zrobiłem sobie. Do 25 maksymalnie. 25. Bo nie wiem, ile tam ta orka na tamte dwa puli mi schodziło, zeszła. W sensie, ile odcinka było minut. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. To było 7 lipca chyba nagrałem.
tam rzucone. Ale nie, tam chyba 35 minut było. To z orki to trochę za długo. No, tu jest górka i po prostu będzie mi... I on będzie mi schodził. Musiał się ciągle przesuwać. Co przejazd będą się przesuwać. Bo w tamtą stronę, w sensie od dołu, od ulicy, w tą stronę to normalnie zakryje. A tutaj widzę, że jest jakiś problem. I tyle, to tam się przesunę tym GPS-em, już nie będę taki. Bo tu jest równo bardziej, z tej strony jest tak bardziej równo. Na dwa poprzeczniaki to będę musiał zrobić. W sensie wiem, że mnie sami to pewnie na jeden by zapał, ale lepiej przejechać się dwa razy niż później żałować. Chociaż pewnie po odcinku to też trochę inaczej ta orka będzie szła. No bo już będzie muzyka, to już też będzie inaczej się orkę robiło. No już przesunięcie było, bo już widziałem, że już było tak... No. Rozumiesz. Może takimi... Dobrze, chociaż w jedną stronę ten GPS działa, czyli nie muszę go przestawiać. Co przejazd. W tą stronę to on dobrze łapie. No a tam z tamtej to nie wiem czemu tak jest. Ale nie wiem, nieważne. Nieważne, że jest zaorane pole. Tak więc fajnie, fajnie. Tutaj może jest jeszcze dużo białych pól. Ale spokojnie, zobaczycie, że po zimie to się zmieni. Siódemka dojdzie, to już też będzie tam fajnie zielono się robić. Już będzie fajnie zielono. Trochę kasy na teren pójdzie. Trochę próbek będzie trzeba zrobić znowu. Ale będzie dużo kasy z soi. Bo tam będzie dużo soi z tego pola. Bo soja na 11 jeszcze ma być. No tak więc tam będzie roboty. Okay, te sezony już tak trochę dłużej będą trwały. Tak więc pewnie wyjdzie, że Facebook jeszcze będzie w tamtym roku. W sensie 22 roku. Chyba. A raczej na pewno. Tak mi się wydaje. No właśnie, co postaram się jednak do końca roku skończyć niech. No teraz też, jak już będzie więcej kasy szło, też już to będzie inaczej. Tylko ja muszę dłuższe te timelapsy kurczę tam nagrywać, no bo jak ja robię tam 50 minut, no to... Akurat to tak wyszło wczoraj, że po 20 poszedłem. I po prostu był serial wczoraj, czyli w czwartek oczywiście, tak? Bo ja to w piątek nagrywam. Poszedłem do tego. Dopiero miałem naszą chęć o 20 na farminga, żeby sobie na Włośnicę iść. Czy ogólnie ja miałem iść wcześniej, bo miałem iść o 19.30 chyba. Tylko nie wiem, jakoś tak wyszło, że przeleciało jakiś ten czas mi tak. Nie, tak ten czas jakoś mi tak szybko przeleciał do tej 20, że była 20 chyba 8 nawet jak włączyłem save'a. Na 21 już musiałem kończyć. Teraz już nie musiałem, ale po prostu leciało na sygnale. A ja lubię na sygnale oglądać, także. No. A czy dziś na Włośnicę pójdę sobie nagrać? A? Tego to ja nie wiem. Tego to ja nie wiem, czy dziś pójdę sobie na Włośnicę nagrać.
nie wiem z tego względu, że czy Michael będzie chciał, w co on będzie chciał grać w ogóle. Pewnie jak będzie przyjdzie o 15, to pewnie będzie tak, że będziemy grać w The Foresta pewnie do tej 16.30, maksymalnie 17. Później jakiś Rocket pewnie wleci i później Janusz i to pewnie będzie znowu 20. Żeby iść na farminga, to będzie znowu 20 pewnie. No to będę miał półtorej godziny, no to tak trochę... Nie wiem, to lepiej chyba zostawię sobie tą łącznicę na jutro. Na sobotę, no bo... No w sobotę się do szkoły nie idzie, to wiadomo. Mam cały dzień... Tylko, że pewnie Michael będzie znowu coś chciał grać. Ale ja to się zobaczy. I w tym miejscu właśnie sobie zrobię miniaturkę do odcinka. Dokładnie w tym miejscu. Dobra, także ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. 27 minut prawie. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć! A ja idę wrzucać ten film od razu. Także na razie, trzymajcie się, cześć.